Wejdę, zapytam i zaproszę. Wejdę, zapytam i zaproszę. Na randkę. Opanuj się, Natalio! Nie, wymyślaj. Nie wiesz, jakie okropne rzeczy chowają się w tych dużych, pięknych oczach. A jeśli jest mordercą, kultystą lub jednym z tych szaleńców piszących cały czas o Helluwie w komentarzach? Wybacz spóźnienie, mój plan dnia jest aktualnie zawalony. Ale dosłownie przed wejściem rozpływałaś się nad moimi oczami. Jakie to one nie są duże i piękne. Naruszono procedury bezpieczeństwa. Wydostali się zmiennokształtni. Jeden z nich przybrał wygląd ciężko pracującej dr Powers i aktualnie próbuje flirtować ze swoim pacjentem, do którego tak naprawdę wcale nie czuje żadnego pociągu seksualnego. Wybacz, Connor. Wygląda na to, że musimy to przełożyć. Zakładam, że wszyscy uciekli. Nie złapiemy ich. Więc, Connor, porozmawiajmy o twoich problemach z pewnością siebie. Kto miał największy wpływ na ciebie w twoim dzieciństwie? Opowiedz mi o ludziach lub rzeczach, które poznałeś podczas swojego wyjątkowego dorastania. Na spokojnie, jesteśmy tu tylko my. Jako dziecko byłem często przenoszony. Pewnego razu spotkałem gościa, który mimowolnie przeskakiwał między wymiarami. Wydawał się spoko, ale konwersacje z nim były koszmarne. Później nadszedł dzień, w którym poznałem siebie, gdy byłem tosterem, o którym można rozmawiać tylko w pierwszej osobie. Byłem prawdziwym mindfuckiem. W końcu spotkałem dzieciaka w moim wieku. Był super! Zdradził mi, że może zmusić dowolnego dorosłego do opieki nad nim i karmienia go własnym jedzeniem, dopóki ta osoba nie umrze z głodu. Szczęściarz. Poznałem też ducha, który opętał jedne z moich zwłok. Przyjaźniliśmy się przez pewien czas, ale potem się mną znudził i znalazł sobie lepszego dzieciaka do opętania. Niech pomyślę, był też ten pisarz ze strefy 51, który ciągle męczył mnie swoimi słabymi nowelkami. Spotkałem też gościa, o którym nie powinienem rozmawiać i wiele kreatur, których już nie pamiętam. Tak właściwie, wiesz co, kiedyś miałem prawdziwego przyjaciela. Miał na imię Gilbert. Miałem bodajże 11 lat, kiedy go poznałem. W placówce 6-3 było spore centrum dziecięce, gdzie przebywałem przez pewien czas. Próbowałem znaleźć kumpli, ale większość z nich mówiła po mandaryńsku, alternatywnym francuskim lub języku ognia. No wiesz, standardzik. Dosyć szybko do mojej głupiej głowy trafił pomysł, że mogę popisać się swoją mocą regeneracji. Nie spodobało im się, ale komuś innemu się jednak spodobało. Ośmiornicy z dziecięcego akwarium. Okazało się, że była medium, więc nieważne w jakim języku mówiłem, i tak mnie rozumiała. Nazwałem ją Gilbert. Jego rodzeństwo mu dokoczało z powodu niemożności zmiany koloru. Uwzięli się na niego i przy każdej porze karmienia podbierali mu jedzenie. Gilbert zawsze mi powtarzał, że zazdrości mi moich mocy regeneracji z powodu tego, jak przydatne mogą być przy walce ze skrzydlatą grozą. Nadal nie wiem, co miał wtedy na myśli, ale jego słowa pomagały mi zwalczać moją niską samoocenę, więc zawsze karmiłem go, gdy jego rodzeństwo spało. Zdradził mi również, że kiedyś ze swoją rodziną powrócą do oceanu. Jakimś cudem. Mówił, że ocean jest piękny i obiecał mi, że też go kiedyś zobaczę. Pewnego razu dostałem pozwolenie na odwiedziny głównego zbiornika Gilberta w centrum oceanicznym. Nie mogłem się doczekać zobaczenia mamy Gilberta. Ośmiornice nie używają imion, więc określą ją jako Duży Gilbert. Czy Duży Gilbert był tak samo słodki jak Gilbert? Connor... Może to wina jej psychicznych mocy, lub po prostu dziecięcego strachu. Ale uciekłem stamtąd jak najszybciej się tylko dało. Tak jakoś wiedziałem, że jego matka nie chciała mnie w pobliżu jej lub jej dzieci, więc nigdy nie wróciłem. Zgaduję, że Gilbertowi też zabroniono przebywać w dziecięcym akwarium. Wstawili jakieś głupie syreny zamiast niego, ale to nie było to samo. Mimo wszystko, na pewno żyje. Zawsze mu powtarzałem, że powinien porzucić rodzinę, jak tylko uciekną. Z 9 ośmiornic, które uciekły z 6-3 w tym roku, 8 z nich może wyrzuciło na brzeg po niezręcznej walce z armią wron. Mam w pokoju zdjęcie, które przysłało mi Centrum Oceaniczne. I Gilbert miał rację. Ocean jest piękny, nawet z ośmiorniczym truchłem na środku. Cieszy mnie sama świadomość, że Gilbert korzysta tam z życia, zaliczając ośmiorcipki. Ciekawe. Więc jeśli udało mu się uciec, to oznacza, że dożyje średniej życia ośmiornic? Nie wiem, a długo żyją?
O, gościu, żyją wiecznie! O, dzięki Bogu. To pierwszy raz, gdy tak rozgadałem się u terapeuty. Jesteś dobra w niebycie apodyktyczną, pani Powers. O, Boże, proszę. Mów mi, Natalia. Cóż, do mnie możesz zwracać się nadal po moim imieniu. Myślałam, że Connor to nazwisko. To jest zmienne. O mój Boże. Czuję, że mogę ci powiedzieć wszystko. Chciałbym tak dalej rozmawiać po tej sesji. Nieważne o czym, po prostu lubię z tobą rozmawiać. Może przejedziemy się czasem na randkę? Moglibyśmy wtedy rozmawiać o czymkolwiek i niezręczne pauzy byłyby normalne podczas jedzenia. Randka? To znaczy, że będziemy się trzymać za rąsie? Wygląda na to, że zostałem uwolniony z wymiaru nocnych polucji. Dziękuję, Connorze. Dziękuję, Natalio. Nieskalane napięcie seksualne między wami, nieskażonymi prawiczkami, rozdarło granice rzeczywistości i od teraz mogę powrócić do kroczenia między żywymi. Tak. Swoją drogą, sesja w następną środę, Connorze. Zabierz ze sobą swój dziennik snów.